Wybaczcie mi, że przerywam wam ten fantastyczny film, ale dowiedziałem się strasznej rzeczy, a mianowicie, że wielu z was jeszcze nie słyszało o pierwszej przeglądarce stworzonej z myślą o graczach. O jakiej przeglądarce mówię? Oczywiście o Operze GX. Jeżeli jesteście fanami kontroli nad własną przeglądarką, chcecie mieć jak najwięcej informacji ze świata gier, albo chcecie, żeby wasza anonimowość nie kończyła się tylko na ciasteczkach, to uważnie mnie teraz posłuchajcie. Opera GX jest oczywiście mianem przeglądarki dla graczy tylko ze względu na możliwość spersonalizowania pod siebie kolorków i tapet, ale jest partnerem dla gracza, który jednocześnie korzystając z przeglądarki chce mieć pewność, że nie będzie ona jego kulą u nogi. Użytkownik w Operze GX ma pełną kontrolę nad ilością zasobów, z jakich korzysta aktualnie przeglądarka, mowa tu m.in. o procesorze, ramie czy procencie wykorzystania sieci. Dodatkowo osoby liczące każdego bajta mogą ustawić specjalny, twardy limit, który nie zostanie przekroczony. A kiedy już porozmawiacie ze swoją przeglądarką i ustalicie limity, jakich ma się trzymać, to możecie przejść do specjalnego kącika dla graczy, którym jest GX Corner. Znajdziecie tam wszystkie potrzebne informacje na temat nadchodzących gier z możliwością podziału na konkretne platformy, a agregator okazji będzie pilnował, żebyście nie przegapili najlepszych promocji. A jeżeli anonimowość to dla was coś więcej niż usuwanie historii i ciasteczek, to możecie skorzystać w oknie incognito ze specjalnej opcji VPN. A dla waszej wygody, żeby nie przeskakiwać między okienkami, możecie skorzystać z przeciągania wideo na różne karty, bądź korzystania z komunikatora, który jest na bocznym pasku, czy to Messenger, czy to WhatsApp. Jak pewnie widzicie, możecie również tutaj korzystać ze specjalnego portfela na kryptowaluty. Jednak wszystkie funkcje polecam odkryć samemu. Serdecznie zapraszam!